Cześć wszystkim, z tej strony Paweł i witam Was w kolejnym odcinku Dying Lighta. Tak, zaczynam oczywiście jeden po drugim. Cześć, Nie Michael. Chciałbym Cię przestraszyć, Michael. Dobra, dobra. Troy mówiła, że przyjdziesz. Boże, dobrze, że nie widziała, jak się zląkłem. Już nigdy by mnie nie wzięła na poważnie. Zabujałeś się, co? A jak? Widziałeś ją? Dlatego się zgłosiłem na ochotnika. Więc ryzykujesz życie w walce z hordą zombie po to, by zaimponować dziewczynie? Stary, przed epidemią największe moje osiągnięcie to była szóstka z dyktanda. Czaisz? Troy by nawet na mnie nie spojrzała. No to teraz łapię każdą okazję, jaka się trafi. Niech ci będzie. Co tu jest do zrobienia? Okej. Próbowałem dokończyć, ale nie wejdę wyżej niż 9. piętro. Zajmę się tym. Musisz zrobić tak. Weź materiały wybuchowe, włącz piece gazowe i umieść ładunki w konkretnych mieszkaniach. Eksplozja utworzył wzór, którego nie będzie można uznać za przypadkowy, tak? Jeśli zdołają to wyjaśnić, pierwszy im osobiście kurna pogratuluje. No to zasuwaj. Pierwszy przystanek masz na 10. Aha. Fajerwerki. Tylko 4. Dostań się na 10. piętro, spoko. No problemo. Kurwa, ciemno tu jak w dupie, no. Oczywiście zawsze znajdę czas na skrzynkę, kurwa. Tędy? No, chyba tędy, no. Powiedzcie, że tu wezwij windę. No. Miał problem, miał windę, miał problem wejść na 10. piętro. Ktoś tu? Nie, no a jest, dobra. Seriously? Drugie. Trzecie. No tu się ktoś wcinał. Piąte! Co to? No kurwa. Ktoś musiał zablokować szyb. Już myślałem, że będzie tak pięknie. No coś zablokowało szyb, no. O cholera! Szlak! Co się dzieje? Żyjesz? Tak, już tak. Na razie. Kurwa, no odzyskuj tę staminę. Kurwa, nic nie widzę. No byłem pewny, że dolecisz. Byłem tego pewny. Ale jednak kurwa się przeliczyłem. No to już 9, to nie ma tragedii. Kurwa jak na 10 wejść. W razie nie jest źle, nikogo tu nie ma. Więc ja sobie może zrobię tak. Tu gdzieś kurwa mnie zaskoczy ten jebany wybuchowy, to się wkurwię. Nie no, na razie nikogo nie ma, jest dziura w podłodze. Michael, jestem na 10. Super. Szukaj mieszkań numer 105, 106, 134 i 137. No spoko. Oczywiście mam je zaznaczone na mapie, nie? Nie, nie tędy. Tu naokoło, kurwa. A tu co mogę otworzyć, patrzcie. O, jak miło. To się tam wpierdalają. Sobie spalimy. Jakiś wiral po górze łazi. A ja ten dalej go wcina, no. Patrzcie, jaki hardy. Dobra, tu mamy paru kolegów. Coś wybuchnie.
No i się Villal o mnie dowiedział, super. How sweet. Ty mnie nie strasz, ty się nie czołgaj do mnie tutaj. W żaden kurwa możliwy sposób. Ja tu mam, ten tak jest. Mam skrzyneczkę. Coś mówił, piece gazowe, dobra, mam. Miał powiedzieć kuchenka. Dobra, pierwsze mieszkanie z głowy. Dobra robota, idź do następnego. Fajnie, jeszcze tylko o trzy, nie? A tu jest kolejne. A, tu jest plujek, kurwa. A ten skąd się tu wziął? Jebany. Nie no, skopię ci dusto, kurwa, no. Nie będziesz mnie tu zaskakiwał. Dobra, mamy drugie. Skończyłem z drugim mieszkaniem. Kurde, jesteś tym lepszy ode mnie. Teraz musisz... No proste. Co jest? Michael! Mam towarzystwo! Wąd stąd, dziurę! Michael, uciekaj stamtąd! Ratuj się! Nie! Dam radę ich powstrzymać, a ty musisz skończyć robotę! Nigdzie nie idę, zanim nie skończysz! Jeszcze wyżej. No chodź tu, chodź drugi kolego, chodź tu. Kurwa, musiał wybuchnąć. O kurwa, nie! Pomocy! Dlaczego ja to podpaliłem? Boże, to chciałem. Nie lubię tych wybuchowych skurwysynów. No. Kurwa, moje własne płomienie mnie biją, no. Jezu, coś mnie jebło. Gincie, że szobaj. To są wyjątkowo, kurwa, paściarskie. Nie chcę mi się z wami bawić. Patrzcie, jaki chojrak. No, teraz to już na pewno po nim. Gdzie mam iść? Tutaj. Co ja sobie może zrobię, kurwa? Stryk. Z tego, co mi wiadomo, w tym całym malowaniu ogniem był taki motyw, kurwa, z dzieciakiem. Chciałbym go tak w miarę cicho ubić, żeby się nie jebać z hordą zombie. Jezu, coś tu było. A to jest jeszcze wyżej wszystko. O Jezu. Dobra, ten tu w miarę pozamiatał. Kurwa, no. Zamachnijże się. No ja muszę gdzieś wyżej wejść, bo... mi wszystko pokazuje wyżej. A nie wiem gdzie. Dobra, tu jest dziura. Kurwa, one wybuchają wszystkie dosłownie. Kurwa, nie chciałem kucać, chciałem to zrobić. Tak, bo tutaj jest to dziecko. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie, to nie tu. To w następnym. Dobra, okej, trzeci zrobiony. Jebać skrzynkę. To tu będzie to dziecko, tak? Oj kurwa, i kamuflaż mi zszedł. Czy...
Czy to płacz dziecka? Jaki skurwysyn. Jak on tu wszystkie teraz wzywa. Jezu, co to takiego? Kurwa mać, ile was tu jest? Pomocy! Ej, kurwa, puszczaj! Żeby mnie tylko nie zdążyły zajebać, zanim ja się kurwa nie uleczę, to będzie kurwa bosko. Ja pierdolę! Co tu się kurwa dzieje? Pomocy! No normalnie totalna rzeź. Kurwa, czy wy to widzieliście? No. Kurwa, używajże tego kamuflażu. Nie, kurwa, ubiję tego kurwa dzieciaka jebanego. F, uspokój. Bo on ich tu już nie przyzywał mniej więcej, bo on taki, wiecie, on ma taki motyw przyzwania ich. Siema. I ten wybuch. Ja to pobiegam sobie w kamuflażu, no. Kurwa, smarować się w tych zombiakach. Gdzie jest kuchenka? I spierdalam stąd. Dobra, załatwione. Super, a tego dałbyś radę tuż z powrotem? Zdecydowanie nie odmówiłbym teraz pomocy. No spoko, biegnę już ci pomóc, tylko gdzie mam się kierować? Tutaj. Słuchaj, hej, suczy synu, Jezu Chryste! Michael? Słuchaj, jakbym nie dał rady, musisz poszczaj mnie! Zabrać detonator, wiać stąd i wywalić to wszystko w powietrze! Michael, uciekaj stamtąd i wracaj do Troy, teraz! Po prostu zostaw detonator! Michael! Michael! Którędy ja mam stąd wyjść, kurwa, pomocy? No kurwa, te wybuchowe skurwysyny. Mogę sobie to otworzyć? Nie mogę, zapierdalaj naokoło. Gdzie to wyjście jebane jest? A, tędy. No, otwieraj, otwieraj, otwieraj. Jest, jasna lina. Tak, tu znów jestem. No, daj mi tu wleźć. I co teraz? Użyj windy. A, na dół sobie ona zjedzie, no ale na górę już nie dała rady wjechać po prostu. Spoko. O kurwa. Na szczęście to tylko dwa piętra jakieś spadłem. O kurwa! O nie, on też jebnie. Boże, wybuchowe gwiazdki super OP. No, seriously? Przecież ja żem go bił. Who's next? Who's next? No, nikt już nie ma, dobra. Spoko. Jestem wybuchowy, skurwysyn. Ja bym go bardzo chciał ucelować, o właśnie. Jeszcze jeden?
No winisz ma to. Nie wiem, oni raz giną kurwa na strzała, raz nie. To bym chciał sobie w miarę teren kurwa oczyścić. Żeby się nie wkurwać w razie czego. Dobra. Mam nadzieję, że z Michaelem wszystko w porządku. No i mam spierdalać, co? Teraz kotwiczka. Aha, dobra. Plany. Gwiazdki wybuchowe. Gdzie one są? Tu. Wybuchowe. Enter. Trochę ich kurwa zużyłem, haha. Zrobię sobie ich na zapas. Okay. Pa. Wybuchaj, skurwysyno. Kurwa, 4 i nic. Dobra, po nim. Kotwiczka. Tu. Czemu żeś się nie chwycił? Idioto. Dobra, tak lepiej. I tak muszę iść tam. Kto powiedział, że sobie nie otworzy skrzynki? Ja. No proszę was. Jakbym mógł sobie skrzynki nie otworzyć? O, spacja na górę. Jeszcze ktoś tu będzie z zombiaków? Na pewno jeszcze się ktoś kurwa znajdzie, bo czemu by nie? Kurwa dziura. Tak po prostu. Opuść budynek, hurra! Udało mi się, haha. Mam już detonator. Teraz zobaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. No, w miarę się oddaliłem. No, zepsuty. Ej, motyw jak w tym, w Mrocznym Rycerzu. Z Jokerem. Czy wiecie, z filmu. On też mu detonator nie działał i tak potrząchał nim i dopiero wszystko wybuchło. Widzimy to, Crane. Doskonale. Mam nadzieję, że to wystarczy. Skontaktowałaś się z Jade? Crane. Jade, to ty? Crane. Jakiś zombie sapie gdzieś. Słyszałam, co zrobiłeś. Widzę, co zrobiłeś. Więc wierzysz mi teraz, że jestem po waszej stronie? Co za skurwysyny! Cholera, Crane. Jeśli naprawdę jesteś po naszej stronie, musisz skontaktować się z GRE. Muszą powstrzymać bombardowanie. Wiem, ale... Straciłem jedyny sposób na dotarcie do nich. Hej, słuchajcie. Savi wykombinował sposób przebicia się przez zagłuszanie. Potrzebuję jednak waszej pomocy. Świetnie. Jade, słyszałaś? Musimy się spotkać. Tak. No dobra. Spotkajmy się w czerwonym budynku przy szmaragdowym kanale. Stamtąd ruszymy dalej. Crane, uważaj na siebie. Tutejsi zarażeni są jeszcze bardziej zajadli od tych w slumsach. Spoko. Na razie tak chcę do bezpiecznej strefy. Jest wzrost poziomu przetrwania. How nice. Jak jest późna godzina. Czekajcie chwilę. Ja pierdolę, kurwa. Nie chcę do kanałów, ja chcę. Do wyrka chciałem. Ej, gdzie to jest wyro moje? Ja wiem, że nadchodzi noc. Tylko wejście do kanałów. Miała być bezpieczna strefa. Hello. Zostałem zrobiony w chuja. Bezpieczna strefa wprost z dupy. Gdzie jest najbliższa inna jakaś? Dobra, tutaj się przebiegnę. Koszmary chyba i tak nie biegają jakoś po dachach. A może i biegają? Holy shit.
No i mam kurwa pościg. Udało mi się. Czekajcie, wykupię sobie jeszcze umiejętność. Co ja tu mogę wziąć? Majsterkowicz, dobra. Czy to krytyk? No, czy skutecznie wykorzystywać plany broni? Nie, dobra, wezmę sobie Majsterkowicza. I okej, tak, będzie krótszy odcinek z racji tego, że muszę kurwa oczywiście jechać. Ale to jeszcze prześpię się tu do rana. Muszę kurwa jechać już w tym momencie, oczywiście musieli mi też przerwać, także dobra, okej, okay. Ale misja, ważne, że misja główna zrobiona, teraz będą oczywiście misje poboczne, także mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się i cześć.